Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj paczka za 10 końców i nie tylko, bo najdroższa paczka w historii za 250 tysięcy końców. No i koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z tej paczki, jeżeli ją otworzyliście. Jestem turbo ciekawy, no i sprawdźmy, czy warto, czy nie warto to otwierać, moi drodzy. Zacznijmy od paczki za 10 końców. Także, moi drodzy, napiszcie koniecznie w komentarzu, kto dzisiaj wygra też mecz: Polska czy Arabia Saudyjska. Jestem ciekawy waszej opinii, no bo nie oszukujmy się, dzisiaj będzie się działo, dzisiaj będzie walka o dalszą fazę, ale czy Polska da radę? Miejmy nadzieję, że tak. No to wybierzmy jeszcze tego piczka i można powiedzieć otwarcie, startujemy ze spektakularnym odcinkiem, bo dzisiaj będą dymy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście STS, polski legalny bookmacher posiadający najlepsze bonusy na rynku. Bo właśnie, rejestrując się z kodem United, możecie zyskać nawet do 1660 zł, w tym jest oczywiście też zakład bez ryzyka za 100 złotych, czyli w skrócie stawiacie 100 zł, jeżeli wygrywacie, to wiadomo, wygrywacie, jeżeli przegrywacie, to dostajecie zwrot kasy. No i już dzisiaj wielkie starcie: Polska versus Arabia Saudyjska. Koniecznie w komentarzu napiszcie, kto według was wygra, czy będzie Polska, czy będzie remis, a może wygra według was Arabia Saudyjska. Sam jestem ciekaw, jakim rezultatem się zakończy to spotkanie, bo wszystko od tego zależy, czy Polska dalej awansuje, czy nadal będziemy mieli szansę. No zobaczymy, mam nadzieję, że Robert Lewandowski, jeżeli dostanie karnego, to już go wykorzysta. No i oczywiście pamiętajcie, że nadal trwa na STS-ie misja Wygraj Mundial, gdzie wypełniając proste zadania możecie z każdego etapu zgarnąć po 100 zł, łącznie do 500 zł. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Ja zapraszam was na kolejne paczki. No i prawdopodobnie, moi drodzy, podejmuję najgorszą decyzję w swoim życiu. Paczka warta ponad 100 zł. Niech się dzieje. No tutaj jest ile kart? Czekajcie. Tutaj mamy, moi drodzy, 100 rzadkich piłkarzy i 10 wyborów między dwoma piłkarzami FIFA World Cup. Niech się dzieje, proszę państwa, niech się dzieje. A może ikona? O, nie ma karty specjalnej! Co? Co? Nie ma walkoutu? O, nas... Co jest? To jest... Widzowie, błagam. Czy to jest jakiś błąd? Czy wy mieliście podobnie? Napiszcie w komentarzu. Nie wiem, może coś z tego pika będzie, może coś w duplikacie będzie, bo nie chce mi się wierzyć. Szybko wybierzmy te piki i sprawdźmy, może to jest jakiś błąd. Może w duplikacie po prostu w tej paczce wyskakują karty specjalne. Może wyskakują te Hero World Cup, nie mam pojęcia, no bo to jest nieprawdopodobne. Na 110 kart nie ma walkoutu? Jeżeli tak się stanie, to moi drodzy, broń Boże, nie otwierajcie tej paczki, bo sami widzicie, co można trafić. 250 tysięcy końców. Paczka warta ponad 100 złotych. A w środku nie ma walkoutu, czy to jest błąd? Uwaga, dobra, te piki wybrane, oczywiście nic nie ma. I uwaga. O mój Boże. O, nie, może duplikaty, spokojnie, duplikaty. Spokojnie, duplikaty, na pewno coś... Dobrze, po prostu otwórzmy kolejne paczki w tym odcinku. Ja was tylko proszę za poświęcenie, żebyście zostawili łapkę w górę. I jeżeli otworzyliście tę paczkę, napiszcie w komentarzu, co trafiliście. Bo ja jestem po prostu załamany, nie wiem co powiedzieć, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się, lecimy na kolejnego hero. I już sprawdzamy, co tym razem. Jest Anglia, oby nie napastnik. No i niestety jest napastnik. A to oznacza jedno, Peter Crouch, który jest niegrywalny. To leci paczka z Hero 89 i zobaczmy, kto tym razem powędruje. A wędruje nam... A może przeczytajmy nazwisko. Campos, oczywiście Campos. Ten Ochoa. No za dużo tych mistrzostw świata i tego Ochoły. No i niestety, Camposik, 89 overall. I otwieramy kolejnego Heroesa, sprawdzamy, czy podkręcimy drop na... Coś lepszego, oby już nie Meksyk. Oby PS. Jest OŚP! All Ovairan! Kapitalny traf kolejny. All Ovairan top. Reszta Bob. All Ovairan warty.
i Al-Owairan warty prawie milion końców, więc traf z cyklu top. No to kolejny hero, proszę Państwa, przed nami i tym razem wędrujemy do Anglii Petera Croucha. A więc mogło być lepiej, tym niezbyt miłym akcentem kończymy dzisiejszą zabawę z hero. No i teraz 20 razy 84 plus. Czy jest szansa? Czy jest szansa? Jest hero! Ikona hero! 20 razy 84 plus! Jest mur! A więc to, co mówiłem, jest szansa trafiania ikon World Cupowych właśnie w paczkach typu 20 razy 84 plus. O, baben! A więc jednak udało się. Zobaczmy, kto oprócz tego mura. Oprócz tego mura jeszcze Cristiano Ronaldo. Co tu się wydarzyło? Nie mam pytań. Absolutnie nie mam pytań. Co tu się odwaliło? Mur i Cristiano Ronaldo w jednej paczce. 3, 2, 1, 0. Co tu się dzieje? Jeszcze Arnold w duplikacie. A co ciekawe, ten mur jest grywalny. Wartość mura 650 tysięcy końców. Jakiej zmiany pozycji nie ma, ale jak najbardziej nice. My tu swoje zrobiliśmy, ale nie zatrzymujemy się, bo lecimy dalej. Paczka dwóch piłkarzy 85 plus i zobaczmy, bo mamy Hiszpana, mamy Sio, mamy Laporte. Jest Laporte trafiony. Oprócz Laporte jeszcze Aubameyang. No i teraz hero 89 overall. Jest! Aha, dobra. Jezus, nie być. Myślałem, że to jest zwykła paczka i hero, a tam nie leci, ale Sparky Sung, który jest koksem. Wszystkie statystyki 80 plus. Jest nice, jest nice, jest nice. O, albo jest nice, bo jest w klubie. Kupiony za 250 tysięcy. Tak, tak, tak. Nice, no i pięknie. No dobra, proszę Państwa, przepalamy 80. Władek, jesteś? Przepalamy 86 plus, zobaczmy, czy coś tym razem odda. Miejmy nadzieję, że tak. Czy to jest ten moment, kiedy w końcu ten pik odda? Wszyscy na to czekamy, że będzie Klion, Neymarito i jest Casemiro, ulala, nice. Jeszcze potwierdzę, że Casemiro. No to wybieramy Casemiro. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jak sami widzieliście. Paczka z tyloma piłkarzami nie dała walkoutu. To jest absolutny rekord, absolutny hit. Nie otwierajcie tej paczki. A jeżeli otworzyliście, dajcie znać w komentarzu, bo jestem turbo ciekawy, co wy trafiliście. Życzę wszystkim miłego dnia. Niech Polska dzisiaj wygra. I do zobaczenia na live'ie wieczornym. Trzymajcie się, no i na razie.